Żołnierze Wojsk Ochrony Terytorialnej są lepiej wykształceni niż żołnierze podobnych formacji innych państw. Większość ma dobrą pracę, co piąty planuje służbę zawodową. Kobiet jest dwa razy więcej niż w wojskach operacyjnych, powiedział dowódca WOTGN. Bryk Wiesław Kukuła. Około 500 roku ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło w niedzielę w południe w Rzeszowie przysięgę wojskową. Macie służyć Polsce. Dowódca przedstawił Sejmowej Komisji Obrony informacje na temat stanu formowania WOT. Podkreślił, że struktura wykształcenia w porównaniu do Gwardii Narodowej i podobnych formacji w krajach bałtyckich i skandynawskich zdecydowanie pokazuje, że u nas jest pod tym względem lepiej. 32% żołnierzy terytorialnej służby wojskowej ma wyższe wykształcenie, to najwyższy wskaźnik na świecie. Wykształcony żołnierz 50% ma wykształcenie średnie, a 8% skończyło gimnazjum wyższe wykształcenie medyczne ma 3%, tyle samo ma wykształcenie prawnicze, technicznym legitymuje się prawie 43%, humanistycznym, niecałe 16%, rolniczym, 4%. Żołnierzy WOT. Zaczynające się w środę ćwiczenia wojskowe Dragon 17 są pierwszymi, w których wezmą udział Wojska Obrony Terytorialnej, poinformował w środę. Szybka ścieżka do zawodowej armii, prawie 20%. Naszych kandydatów traktuje terytorialną służbę wojskową jako drogę do służby zawodowej, zaznaczył Kukuła. Jak powiedział dowódca WOT, nie potwierdziły się obawy, że kandydatów zabraknie, kandydatów jest nadmiar, a ich przyjmowanie hamują możliwości szkoleniowe. Odpowiadając na pytania posłów, Kukuła podkreślił, że nie ma planów uzbrojenia WOT, które z założenia są lekka piechotą, w ciężka broń, taką jak czołgi. Według założeń dowództwa do końca 2018 Röntgen będą liczyć 21 tys. Żołnierzy, z czego 1714 drugi rok żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Do końca 2019 Röntgen ma być 31, piąty rok tys. Żołn TSW, a na koniec 2020 Röntgen. Ich liczba ma przekroczyć 48 tys. Wraz z żołnierzami zawodowymi ma to dać docelową liczbę 53 000 żołnierzy.